Cześć, tutaj Magda i Samuel. Zaprosiłam dzisiaj Samuela, ponieważ Samuel też takim jest ogrodnikiem dobra. Jego tata nas wsparł w projekcie ogrodu społecznego. A Samuel dzisiaj opowie kilka słów o sobie i kilka słów o jego niesamowitym projekcie. Tak. Ten projekt jest bardzo ma dziwne kształty. On jakby ktoś go zobaczył na ziemi, to naprawdę by się zdziwił. On nie ma żadnych literek, ani jednej literki. Po prostu ma kształty. I zazwyczaj on jest kolorem, zazwyczaj on nie jest kolorowy. Tak? I to jest projekt ogródka, tak? Tak. I co w tym ogródku się znajduje? Te rzeczy, które mi powie, żebym zrobił ten pan z Transmanii. Pan z Tasmanii? Transmanii. Z Transmanii. A jakie warzywa są w tym ogrodzie na przykład? Warzywa? Na przykład mają czasami też takie warzywo, które zapomniałam jak się nazywa, ale oni to używają te warzywo, żeby kopać jako piłka. Używają te warzywa. Aha, czyli warzywa mają inne zastosowanie niż tutaj na ziemi, tak? Mhm. A owoce? A owoce też są niektóre inne i zazwyczaj większość owoców jest też stosowana do jedzenia. Tak, można je jeść. Dobrze, a może jakieś zioła? Zioła też są w tym ogrodzie? Zioła? No akurat jeszcze nie było takiego z ziołami, ale też mogą być zioła czasami w ogrodzie. Tak? Tylko jest bardzo mały rodzaj ziół. Mhm. A jakie zwierzęta pojawiają się w twoim ogrodzie? Zwierzę? Zazwyczaj nie, bo no po prostu nie przebiegają. I mogłyby zjeść te niecodzienne warzywa i owoce? Mogły. Jakby były głodne, to mogłyby. Dobrze. Razem z Samuelem Cię zapraszamy do wsparcia ogrodu społecznego. Tak? I będziemy mówić o takich niecodziennych ogrodach może jeszcze. No. Możemy. Jaki ten na przykład jest długi, ten czasami się zdarza, że szerokość tego ogrodu może być na 30 metrów. To jest taki największy ogród, którego robiłem. Dobrze, to może następnym razem tu pokażemy taki ogród. Tak. Zapraszamy, oglądajcie dalej po prostu ogrodników dobra. Ciekawe. A teraz jeszcze o ogrodach?